Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpie, witam was w kolejnym opening packu. To są ostatnie paczki brazylijskie, bo już więcej ich nie będzie. Od jutra bądź od czwartku już będą normalnie paczki z Team of the Seasons. Więc zaczynamy otwieranie paczek takich szybkich, bo może coś dynamicznego wypaść, coś rewelacyjnego. A liczę, że te paczki są naprawdę dumne, godne otwierania tych paczek. Cielini, no kurde, przyszedł ten, który został pogryziony przez cholernego tego jak mu tam Suareza. Noż, kurde, żeby cię tylko coś wzięło. A kurde, idziesz na licytację za to, żeś został ugryziony przez pana Suareza, to dam cię za, a może 5 kafli, zobaczymy, może się opylisz za tyle. Pizdu z tobą. Drogba. Drogba. Zobaczy się. Hutch. O. Mamy tu jakieś Deutsche, ale on mi się nie podoba trochę. Di Alessandro. Też mi się tutaj za bardzo nie podoba w tym składzie. Elia. O, szybkie bydle. To ja bym go dał tu do klubu ogólnie. Bisiewac. O Boże, jakie nazwisko. Zobaczymy. O Boże, to gówno, bydle zasrane. Won mi stąd. Won, ty jesteś gównem. Valdes. Zobaczy się. Viviano, bramkarz jakiś. Sakho. I tu mamy, widzę, o, Bendera na transferową, bo to się jeszcze przemyśli. Tego bramkarza też damy na transferową. Dobra, no to Drogba i reszta. No reszta to powinna pójść na Quicksela, choć Valdes. Jaką ty tu masz cenę? Zobaczymy, bo ja ciebie jeszcze nie widziałem, Valdes. O, może się skusimy i damy go za 5k. Może ktoś go kupi. Dobra, nakup teraz 5k. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale są teraz te paczki i wierzę, że coś wypadnie. Sorki za ten mój podniosły głos, ale no, to jest dla mnie jedyna nadzieja, żeby w końcu coś mi ciekawego wypadło. Dobra, Drogba, ty chyba tanio chodzisz. Di Alessandro pewnie też. Dobra, no to, no reszta do klubu, no co ja będę ich sprzedawał na Quicksellu. Dobra, paczka numer 2 za 50k i czekamy, aż wypadnie nam zielona karta, czarna, może to być nawet TOC. Ja będę zadowolony, ale dajcie w końcu mi jakieś szczęście, zarąbane. Nic, kurde, nie. No nie, to ja muszę mieć po prostu jakiegoś pecha. No kurde, won mi stąd, ty kurde, mięczaku angielski. Kolejny mięczak angielski, won. Go, o, Gomis. No nie, no musi mi się drugi raz trafić ten sam piłkarz. Jakie chamstwo. Na transferową zapieprzasz, Iwanowicz. Ty to samo. Na transferową. I Fabio również. Kurde, będę miał co sprzedawać. Ale no nie podoba mi się to. No nie podoba mi się, że nie mam takiego szczęścia, no. Samba, kurde. Taki jest tylko taniec samba. Ale dobra, jak piłkarz też może być samba, to ja nie wiem, co to ma być. No kurde, dajcie mi coś w ostatniej paczce. No chcę chociaż zielonego Neuera. Dajcie mi go. Jak nic nie da, to ja po prostu się udławię. Nie wiem czym, ale po prostu Juan Szmata. Ile duplikatów, nie no. I znowu Valdes, no ja pierdzielę. No i takie jest otwieranie paczek. Koloturę już, myślałem, że jajaturę. Wale. Nie no, do dupy taka sytuacja, no. Otwierasz paczki, męczysz się, a tu gówno. Po prostu dosłownie gówno. Nic ci nie może wy... No i drugi Fabio, nie. Kościelny, no i sam, no. Kurde, kabal. Nie, ja muszę mieć totalnego pecha, no. No i nic mi nie wypadło. No, Pepe, kurde, jeszcze. Idź mi stąd. Kurde, kolejny z Juventusu, nie. Do życi taka sytuacja, do życi. No i Kolarow, co się kurczę cieszysz? Ale Valdes, no pójdzie za drugie
10k. Czy tam 5k, no nie wiem, no kurde, muszę jakoś zainwestować w siebie, no. Bo jest marnie, no. Juan pizda szmata. Zobaczymy, za ile on pójdzie. Zobaczymy, zobaczymy. No ten bydlak to chociaż chodzi za jakąś cenę. Dobra, to ja z nim sobie zrobię porządek. Ja go tutaj wzmocnię i kurde, bydle może mi pójdzie za jakieś 100k. Albo go nawet i teraz wystawię, no. Co ja się będę. Dam na przykład 25 tysięcy. W sumie 55 tysięcy. I 60 tysięcy kup teraz. Zobaczymy, czy ktoś go kupi za taką cenę. Jefferson, on też powinien pójść za jakąś konkretną cenę, bo to jest naprawdę wyśmienity bramkarz brazylijski. Ale no kurde, ja myślałem, że coś mi lepszego wypadnie, no. A tu nic. Dosłownie nic. Że tak to ujmę. No Fabio, no co, co na burmuszeńcu, kurde, na transferową zapierdylaj. Ty kościelny to samo. Coutinho, no nie, no ja się po prostu załamę, no. Na transferową zapierdylajcie, ty to samo, kurde, ja was wszystkich posprzedaję. No i reszta do klubu, kurde, nie, no. Super, otworzyłem te paczki, tylko no w tym rzecz, że mi nic nie wypadło. Jestem zły. Może jeszcze otworzę parę paczek takich, może coś mi wypadnie, no. Kurde, wścieknę się. No kiedyś kupię z 5 milionów końców, albo jak nie lepiej. No i kurde, znowu ten idiota mi się trafił. No i znowu. Znowu muszę go wystawiać. Dobra, no cieszę się. No ja się naprawdę niezmiernie cieszę, że mi się coś takiego trafiło. Normalnie jestem podniecony. No i dwóch piłkarzy z PSG, no normalnie, no, ekstra. Jakby mnie to tylko jeszcze jakoś uszczęśliwiło. Dobra, wszystko do klubu, a reszta do Quicksela. Otworzymy sobie jeszcze parę paczek, bo i tak już mi tej kasy nie szkoda. Może tu Messi nam wypadnie, nie wiem, no. Tak patrzę na Messiego, biedaka mi szkoda, że przegrał mistrzostwa. Cały finał przegrał. No o, może ten. Zobaczymy, ile on jest wart. Zobaczymy, ile on jest wart. Gówno wart, dobra. Czyli pójdzie też na wystawę. Dobra. W pizdu z tobą. Dobra, reszta do klubu. I te kartki na sprzedaż. No jeszcze z parę tak pootwierajmy. Ale może z Falcao tym razem. Może mi coś wypaść. Zobaczy się zobaczy. Będzie coś, to rozmawiamy. Nie będzie, no to trudno. O, Lori. Zobaczymy, ile ten bramkarz jest warty. Bo jak patrzę, to ceny chyba są. O, taki sobie, ale ja bym powiedział, żebym go zostawił. Bo Lori to ciekawy bramkarz. Nie jest taki najgorszy, powiedziałbym, bo nieraz widziałem. Ty oczywiście do klubu idziesz. Co to jest? Stark, kurde. Co z tego? Reszta do klubu. Ty duplikacie na Quicksela idziesz. Dobra, no kurde, dajcie mi coś, jakieś szczęście, bo od tych paczek nic mi się nie trafiło, no. Myślałem, że to jaja Ture była, to Kolo Ture. Kurde, dajcie mi coś w końcu, bo się wkurzę i naprawdę przestanę w tą FIFA grać. Bo cały czas ino, kurde, te zwykłe karty mi się trafiają. Dobra, wszystko do klubu. I duplikaty precz. Dobrze, do tych 100 tysięcy postaram się jeszcze wydać te końsy. No nie wiem, no ja po prostu kiedyś się wkurzę i kupię sobie normalnie przez PaySafe karta te końsy i się skończy. Co to za shit mi się trafił, a ja jeszcze popatrzę na jego cenę, ile on chodzi, ten Alessandrini. No i kurde, kupa, a nie piłkarz. Ja pierdzielę. Dobra. Wszystko do klubu. Kurde, no mizernie, no ja tego inaczej nie mogę opisać jak mizernie. No nie wypadnie mi nigdy jakiś
porządniejszy piłkarz. Ja na to nie mogę nigdy liczyć, bo moje szczęście się kończy przy Kolo Touré. Błaszczykowski! No normalnie, no humoru mi bardziej nie mogło poprawić, no Błaszczykowski! No o czym ile on chodzi, no? Nie no, chyba co żartujecie, Błaszczykowski! No, idźcie, no. Błaszczykowski jest taki tani jak kurde barszcz. Biały, no. I kupa, a nie drożyzna, no. Dobra, Akiego Błaszczykowskiego to ty se możesz w dupę sadzić. Błaszczykowski, ale tempa ma sporo. Ja bym Polaczka nie sprzedawał tak od razu. Mam Szczęsnego, mam Błaszczykowskiego. Ty Błaszczykowski nie idziesz na sprzedaż, tylko do klubu od razu. Na przyszłość cię zostawię. Duricić, kur... Jego mać. To już po prostu nerwy. Tak mnie nerwy biorą, bo nic nie mogę porządnego trafić. Ciągle jakieś shity. I gorsze rzeczy, bym powiedział. Dobra, otwieraj to. Bo się zaraz wkurzę i te wszystkie końce wydam na otwieranie paczek. Poważnie. No ja pierdolę, drugi! No i patrzcie, to jest właśnie moje szczęście. To jest właśnie moje szczęście, kiedy otwieram paczki. Jak to jest w ogóle możliwe? Nie wiem. A moje, kurde, imię powinno mi sprowadzać same zwycięstwa, ale no widać tak nie jest. Kurde, zapierdylasz do transferówki. Kelty również do transferówki. Dobra, wszystko do klubu. I reszta duplikatów na sprzedaż. No ja po prostu jestem podłamany. No kij z tym, że mi się Błaszczykowski zrespił. Co mi z tego? To nie jest Messi, to nie jest Toc, to nie jest żaden bramkarz Neuer. Czy kij wie co jeszcze? Tylko po prostu tutaj śmieć. Kurde, idź mi stąd. Kel, no ty powinieneś pójść za jakąś porządną cenę, no bo wiem, że ty... No, Kel jest w pizdu tani, no to dajmy cię za te 6 stówek. Bądź zadowolony z siebie, że pójdziesz za taką... O, i od razu Kel poszedł, no i widzicie. Jak to jest w ogóle fuck logic. Wystawię piłkarza za jakąś niższą cenę niż 1000, pójdzie w pizdu i po prostu nawet nie będę musiał czekać, a on pójdzie. Kurde, to jest po prostu niesamowite. Dobra, kolejny rzut za 600 i zaraz pewnie mi ktoś go kupi. Jefferson, ty kurde jesteś zajebisty, więc pójdziesz za 3 kafle. Plus utrudnienie od 1000 idziesz. Ty mi się Jefferson musisz sprzedać dobrze, no koloturę. Koloturę to ty spieprzaj. Jesteś gównem. Sam. Dobra, dam cię za 750. Fabio, no. Ty mi w ogóle nie grałeś u mnie, więc dam cię za 800. Caballero. Pójdziesz też za 800. Albo tyle. Wywalone mam to w sumie, za ile wystawiam. O, kościelny. Zobaczmy, ile on chodzi. Kurde, muszę sobie wiatrak włączyć, bo jest mi w pizdu gorąco. Czyli dzisiaj opening pack będzie dłuższy nieco. Ale no niestety, no ja liczyłem na jakieś szczęście albo cokolwiek, ale niestety moje szczęście kończy się i no wyłącznie przy Błaszczykowskim. Jak to jest w ogóle możliwe? Nie mam pojęcia. Ale tego kościelnego to trzeba wystawić za jakieś 3 kafle. Może 3,5, a masz te 4 kafle i się ciesz i się udław głównie. Zarąbany. Dobra. Pepe. Kurde, ciebie to powinienem dać na Quicksela. No ty jesteś zewca Juventusu. No kurde, co lagujesz? Coutinho, idziesz za 1100. Dobra, zobaczymy kto go kupi. Lenonki. Lenonki, Danonki, kurwa. Karolek, ty to samo, ty jesteś gówno. Fabio, no kolejny Fabio, ten pójdzie tak. Ja po prostu, to jest dla mnie skandal, żeby mi takie duplikaty wyskakiwały. To jest po prostu skandal. Dobra, ty nie wiem jak z tobą wisewać, ale cię dam za tyle, bo ty jesteś też gówniak. O, ciekawy jestem kto poszedł.
O, sam. O, dziękuję bardzo. Spierdalej. Sorki, ale mój humor już jest tak ograniczony, że to jest po prostu skandal. Otwieram trzy paczki po 50k i gówno za Chiny mi nic nie może wypaść. I jeszcze w jednej paczce za 7,5 dostaję za to Błaszczykowskiego. Gdzie jest ta sprawiedliwość? Bender, ty idziesz za tysiaka. Za tysiąc coś. Dobra, idź pan w pizdu. Iwanowicz, ty idziesz za 950. No, takie daje obojętne ceny. A trafię na ślepo i pójdziesz za 2200. Dobra. No i to w sumie by było na tyle. Ja będę próbował Di Marię teraz sprzedać za milion. Mnie to nie interesuje. Jak będzie jakiś debil, szaleniec, który kupi Di Marię za miliona, dziękuję bardzo. I nie będę już musiał narzekać na brak końców. Ale tak to kurde jest marnie. Po prostu ażbym sobie raz, a porządnie kiedyś odpuścił sobie od tej FIFY. Po prostu jak otwieram paczki, to ja po prostu żywię cię. Przecież ja robię dla was te opening packi tylko po to, żeby po prostu coś mi ciekawego wypadło, żebyście wy mogli też zobaczyć, co mi wypadnie. Ale niestety przy moim szczęściu nic mi nie może wypaść. Totalnie zero. No tylko Błaszczykowski, ale co mi Błaszczykowski do życia mi przyniesie? Co? Ja se tylko tym swoim prawym pomocnikiem, mam tego swojego szczęsnego obraniaka. Jak kiedyś, kurde, będę bogaty, to może zbuduję skład Polaków, ale to raczej jest to już raczej jest takie zerowe podejście do tej polskiej reprezentacji. No, i dobra, no cieszę się, ale bym kurde Di Marię sprzedał za miliona. Jakby ktoś był taki, to już bym był zadowolony. Nie dość, że miałbym ten milion na łbie, to ja po prostu już bym miał to z głowy. Dobra, dziękuję wam bardzo za obejrzenie opening packa. No niestety szczęście mi nie dopisało. Ja jestem zły, wściekły na siebie i nie będę dalej opisywał tej sytuacji, ale po prostu to jest dla mnie żal, żeby przy takich paczkach mi nic nie wypadło. Skandal. Ja to nie wiem, co to będzie przy paczkach z tutsami. Tam to chyba może mi jeszcze brązy będą wyskakiwać. Dobra, nieważne, bo moje nerwy już są tak ograniczone, że szkoda nawet mówić przy takich otwieraniach paczek, kiedy ci nic nie może wypaść. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie, tak czy siak. Jeżeli wam się spodobał opening pack, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. No i po moim przyjeździe, po moich takich krótko-długich wakacjach, znowu zaczniemy nagrywać FIFA. Ja sobie na razie robię przerwę od FIFA. Ja już po prostu mam takie przejściowe nerwy, co to będzie w tej siódmej lidze. No, ale jak dla mnie to będzie ciężka po prostu rzecz do zrobienia. No, 17 punktów to będzie po prostu OP, OP po prostu. Jak Niemcy zrobią wszystko, co w ich mocy, żeby przejść przez siódmą ligę, to naprawdę będzie coś. Ale na razie jeszcze nic nie wiadomo. Trzymajcie się, na razie, yo.